Nad polskim morzem jest kilka miejsc, gdzie zostawiając 2 złote możecie natknąć się na no, niezły kloc. Jednym z nich są automaty z takimi właśnie klocami i dzisiaj się z takim klocem rozprawimy. Takim, nie tym drugim, który macie na myśli. Takim, ale to nie znaczy, że to jest lepsze, ale zaraz zobaczymy. WTF, WTF, WTF! Cześć! Witam was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale. Tych kulek nadmorskich trochę się tu pojawiło. Znaczy, kiedyś też były w zeszłych latach, ale w tym roku pojawiły się 3 tylko takie, które ja kupiłem, plus jedna, którą dostałem od fana. I te kulki zawsze w sobie coś mają, kurczę, magicznego. Tak jak mówię, 2 złote albo 5 złote, to już zależy, jaki automat traficie. No i na pewno zaskoczenie jest wasze. Zupełnie jakbyście, mówię, dali 2 złote za wejście do tojka, chociaż już do tojków kosztuje więcej niż 2 złote. Nieważne, moi drodzy. Mieliśmy pierwszy, który nawet mi zaskoczył w miarę, kulek. Drugi, gdzieś tu cały czas leżą jeszcze te części. Moi drodzy, ja nawet kilka razy próbowałem, ale nie idzie mi ich złożenie. Nadróbcie ten odcinek koniecznie. A dzisiaj mam automat, w którym również była naklejka naklejona, że tu będą w środku klocki, bezczelnie narysowane Lego, że są w środku, w sensie figurki dokładne. A ja już z tej strony widzę, że raczej Moi drodzy, rzuciłem 2 złote, kupiłem wszystko dla moich fanów, wszystko dla moich widzów, bo kanał się nazywa W ogóle to fajny kloc i sprawdzamy, czy w ogóle to fajny kloc. No ale tylko pytanie, moi drodzy, no bo czy automat, w którym jest narysowane, że jest kloc, a w środku znajdujemy coś zgoła innego, można nazywać w ogóle to fajnym klocem? No nie jestem przekonany, moi drodzy, co tutaj jest w środku, nie mam pojęcia, co to kurcze jest, ale oczywiście zaraz na waszych oczętach otwieramy i sprawdzamy, tak? Także... To będzie zły odcinek, nie oszukujmy się. O ile ostatnio narzekałem, że byliśmy trochę oszukani, bo faktycznie był inny bryloczek narysowany, a inne coś, to przynajmniej był to bryloczek. Tu było narysowane, że mam figurki Lego, a mamy w środku... Co to w ogóle jest? Co to w ogóle jest, moi drodzy? Ej, no serio, co to w ogóle jest? Tak naprawdę, naprawdę, co... Nie mam pojęcia, bo oczywiście nie mamy instrukcji, a zupełnie coś innego było narysowane, jak widzieliście na grafice. Ej, poważnie. No dobra, mamy nogi, tak? Nogi tu? Powiedzmy, że nogi tu. Druga noga... Nie, naprawdę. Rzadko jest tak, że odbiera mi mowę, ale to jest taka jedna z tych chwil, kiedy ja w bezsilności tu kurde przy was... Co to w ogóle jest? On wygląda, ej, to jest takie nawiązanie chyba tych tojków, bo on wygląda, jakby stał przed tym tojkiem i już nie mógł. I już tam pukał do tego tojka. Długo jeszcze? Sikam się zaraz! Albo co gorsza, to drugie. Ej, no bo... Może kurde odwrotnie? No czekajcie, może odwrotnie, bo no... Nie, no tu ewidentnie u góry mają być ręce. Co to jest za syf, moi drodzy? No to ja nie mam pytań. Może bokiem? Kurde, nie wiem. Nie. Kto takie coś wydaje i jeszcze... No ja jestem zdruzgotany, moi drodzy. Co to tu ma wejść? To tu ma wejść. No to taki niby pseudo Transformers. A wchodzę tutaj. No tu mi jeszcze nie chce wejść, nie? Jakby, więc w ogóle super. No super, że mi nie chcesz tu wejść, weszło. I co? I co? I tutaj jeszcze takie coś mamy, to będzie ogon, nie? No i tyle, moi drodzy. Wybaczcie, ten kadr mi się nie skleja, bo mi się już nie chce. Nie, naprawdę, rzadko mam takie odcinki, mnie zatyka, ale dzisiaj jest jeden z tych odcinków. W bryloku mówię, nie chcę mówić, że wybaczam, ale minimalnie się brylok wybielił, mógłbym rzec, bo przynajmniej było napisane brylok z klocków, nie był z klocków, aczkolwiek no tu już można by się w sądzie sprzeczać, bo tak jak mówiłem, no poniekąd, dobra, no może sąd byłby ciężko sprawą, przyznałbym rację, ale w momencie, kiedy mamy bezczelnie narysowane chipki Lego, bezczelnie, no nie słowa, że figurka klockowa, po prostu jest obrazek, pokazuje stricte figurki Lego i nie ma nic innego z opisu, a dostajemy takie, no za przeproszeniem, to co możemy dostać w tojku, czyli gu... No to, moi drodzy, to już się nadaje normalnie do poważnie sądu. Jeszcze te nogi, może ja coś źle zrobiłem, ale wybaczcie, nie chcę mi się tego nawet poprawiać. Ja widziałem przez opakowanie, że tam przypuszczają coś jest innego w środku. I oczywiście, no w sensie, to jakby jestem w stanie sobie wyobrazić, że ktoś to kupuje, się tym bawi i jeszcze nawet się cieszy, bo to jakby nie jest jakieś tragicznie złe, jakość plastiku jest dobra. Ale kurde, jak będę sobie chciał kupić jakąś figurkę przypominającą, jak już mówiłem... No to myślę, że sobie pójdę do automatu, który mnie oszukuje, że tam jest w środku Lego. Wykonanie tego też nie jest jakieś tragiczne. Mówię, normalnie za 2 złote, bo powiedziałbym spoko zabawka, no poza tymi nogami, nie?
No ale w momencie, kiedy jesteśmy tak bezczelnie okłamywani, to ja po prostu nie mogę zrobić nic innego, jak zakończyć ten filmik, mówiąc do was, byście uważali na to, co kupujecie w automatach nad morzem. Aczkolwiek ja wiem, to tak nie działa, bo oczywiście ja też uważałem. Znaczy, nie uważałem, dobra, ale i tak bym to kupił. Ale nawet bym uważał, tym nie wiedział, że w środku jest coś takiego. Natomiast, no, apeluję do twórców, kurde, nie bądźcie tak bezczelni. Nie twórców internetowych, nie do klockotuberów, takim jak jestem ja, tylko do innych twórców. No i do was byście pamiętali przede wszystkim, że no takie niestety babolki mogą wam się też trafić w tych automatach. Może się wam też trafić, że nie macie klikniętej u mnie subskrypcji i nie wiedzieć czemu, kurde, możecie teraz to też bardzo łatwy sposób nadrobić. O co bym was bardzo prosił. Życząc wam oczywiście miłego weekendiku, milszego niż ten zestaw, nazwijmy go tak. Dzięki, że byliście i bawcie się dobrze w ten weekend, chociażby też nadrabiając inne filmy na moim kanale. Bye!